Musicie mi przyznać, że jeżeli chodzi o kolory, to w tej FIFA mamy ich naprawdę dużo. Więc dzisiaj tematem odcinka będzie 11-kolorowy skład. Czy da się to zrobić? Zanim zaczniemy, moi drodzy, już jutro na jacob11.pl pojawi się nowy wzór koszulek. Tak oto on wygląda. Jest podpisany All About Football. Z tyłu oczywiście 11. No i oczywiście niesamowicie się nosi. Także od jutra już będzie dostępna w sklepie, a dodatkowo będą dwa wzory klubowe. A wiecie co, zdradzę wam. Borussia Dortmund i Bayern Monachium. Od jutra co prawda w preorderze, ale też już do zamówienia. No to co, jak już wiecie, możecie jutro śledzić sklep, co się tam wydarzy, co się pojawi, oczywiście Facebooka mojego oraz Jacob11 strony z koszulkami. A teraz skład. Zacznę opisywać ten skład w takim widoku. Zaczynamy od bramkarza, który jest kartą Movember, Ryan. Potem idziemy do prawego obrońcy Simpsona, który jest kartą srebrną, rzadką. Lecimy dalej, Piqué, Team of the Year nagle się pojawia. Potem mamy Mario Gaspara jako SBC. Następnie Felipe Luis Halloween. Jako nasz środkowy pomocnik 63 overalla Garcia, czyli brązowy zawodnik rzadki. Następnie Suarez Inform. I teraz uwaga, uwaga, Del Piero, legenda, moi drodzy, 90 overalla. Pięknie on wygląda. Nie on, jego karta. Następnie na prawym skrzydle mamy Mareza, oczywiście man of the match. Następnie Suareza, złotą kartę świecącą się. No i na sam koniec Castro, złota karta, ale oczywiście nie świecąca się. A tak wyglądał to cały skład. Oczywiście chodziło o to, żeby mieć 100 zgrania i każdy zawodnik miał co najmniej 9, no bo wtedy to po prostu dobrze wygląda i o to chodzi właśnie w takim budowaniu składu. Na ławce rezerwowych parę oczywiście też kolorowych, ciekawych kart, których nie miałem jak zmieścić tutaj, no bo jednak tych kolorów jest więcej niż miejsc w składzie. No to co, pojedziecie na dwa spotkania, żeby przetestować nasz kolorowy skład? Wiedziałem, że się ucieszycie. Zaczynajmy! I znalazłem przeciwnika Las Will Das 15K, ocena ogólna 81. No ale mamy tutaj Royce'a, Robena, czyli ławka prawdopodobnie brązowych. Boateng, Alaba, no świetny skład po prostu z Bundesligi oraz Premier League. Riyad Mahrez, jestem ciekawy jaką on będzie kartą. Wow. No zapowiada się całkiem nieźle. Suarez 1-0 już w trzeciej minucie, ależ połączenie między Algierczykiem oraz Urugwajczykiem, pięknie. No i już prowadzimy. Del Piero. Wow, wycięty brutalnie. Ale, oj, Suarez. Suarez 2-0, aż pięknie to zrobił zawodnik po raz kolejny Barcelony. Courtois, no miał szansę, ale to jest jednak Suarez. Oj, szansa przeciwnika. Co ja tutaj zrobiłem, bo co ja zrobiłem? To jest absolutny błąd w mojej obronie. Nie wiem czemu wszystkimi wyszedłem do przodu. No i Aubameyang z takich prezentów korzysta. No, Del Piero. Del Piero znalazł się w dobrej pozycji. Courtois, potężna obrona. Del Piero. Del Piero. Del Piero, uderzenie, ależ bramka legendy naszej z Włoch. Przepięknie to zrobił. Pierwsze Ronaldo Chop, a następnie uderzenie sprzed pola karnego. Wow, ależ bramki padają. Tutaj idealnie obrońca nie wie, co się dzieje. I dot, wow, ależ pięknie odkręcił. Świetnie. Mahrez. Mahrez do Del Piero i nie trafia tym razem. Nie wiem czemu wszystkie kropki na dole na radarze są czarne. Halo? Uderzenie z daleka przeciwnika, ale no to nie miało prawa wpaść. No i mamy 3-1 po 405 minutach, dobry mecz. No i zobaczymy co będzie dalej. Oho! Teraz znowu niewiele brakowało. No, przeciwnik wyszedł z naprawdę ofensywnym ustawieniem na tą drugą połowę. Suarez do Del Piero, Del Piero świetnie znalazł się. Del Piero do Suareza, a ten strzela na hat-trick swój. 4-1 w 61 minucie. Jeszcze mamy piłkę. Mahrez. Mahrez dostał świetną. No, jeszcze nie utrzymamy tego, prawda? Garcia, no on już nie ma siły, żeby tutaj biegać. Mahrez. 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 Ho! 5-1, należała mu się ta bramka. Dribbling u niego jest naprawdę niesamowity. To muszę przyznać. 5-1. Oj, dobra piłka do Marco Royce'a. Kto okaże się lepszy, Ryan czy Marco Royce? I nasz bramkarz okazuje się lepszy w tej sytuacji. No i cóż, taka brameczka też może czasem wpaść. 5-2, Kurzuma. Idealny moment, idealny czas i strzela. Jeszcze Aubameyang w 90 już praktycznie minucie na 5-3. No, jakby to mi się wyślizgnęło z rąk to zwycięstwo, to bym się śmiał. I kończy sędzia to spotkanie 5-3, bardzo dobry mecz.
Przeciwnik też grał bardzo dobrze. No i przede wszystkim dużo bramek, a to zawsze jest mega fajne, jak dużo się dzieje, prawda? To co? Czas na drugie spotkanie. Można jeszcze statystyki zobaczyć. 10-0 dla Luisa Suareza i zobaczcie, nasz najgorszy teoretycznie zawodnik, czyli Garcia, ma 8-8, ale muszę powiedzieć, że grało się tym zespołem naprawdę super i każdy grał naprawdę dobrze. 5 strzałów celnych i 5 bramek. To jest ta skuteczność, której ja oczekuję. Naszym drugim przeciwnikiem naprawdę... Nie wiem, czy będzie to poważny mecz, więc przekonajmy się. No i Castro ma całkiem dobrą sytuację. Castro, Mares, nie trafia, nie trafia jednak. Jeszcze jest Del Piero, oj, to jest faul. Nie, to nie jest faul, to jest znowu Del Piero. I jeszcze Mares przy piłce, uderzenie, strzela w końcu na 1-0. W 5 minucie Mares po 10 strzałach, jakie oddał, udało mu się. No i prowadzimy. Chyba on na serio chce ze mną grać. Mares przy piłce, Mares. Ale kurczę, troszkę strzela ciągle w tego. Jego bramkarz na razie to jest man of the match po tych 10 minutach. Garcia, nasz środkowy pomocnik, niekoniecznie złoty. Jeszcze nie ma spalonego, no to... Popatrzcie, jak on ciągle dobrze broni. 2-0 jednak w 17 minucie. Oj, i Riyad Mahrez wychodzi praktycznie sam na sam. Riyad Mahrez. No tam jest faul, został popchnięty zanim cokolwiek zdążyłem zrobić. Co ja zrobiłem teraz? Co ja tutaj w ogóle zrobiłem? Co mi w mózgu się stało? Del Piero wychodzi w dobrej pozycji sam na sam, no i nie marnuje, 3-0. Tym razem się nie pomylił. Ładnie, Del Piero i oczywiście Suła Gris to kończy. No cóż, no tak to jest czasem, w tych meczach towarzyskich ten poziom nie zawsze najwyższy, ale chodzi o to, żebyśmy się pobawili tym składem. No i właśnie jakieś ładne bramki postrzelali, prawda? Mares, Riyad. I nie trafia, ale Suarez oczywiście to dobije. 5-0. Riyad Mares z daleka, ależ brameczka. 6-0. No cóż, po 45 minutach co wam mogę powiedzieć? No i mój przeciwnik chyba zrezygnował z kontroli nad padem, także widzimy się pod koniec tego meczu. Ja już nie strzelam bramek, bo to nie ma sensu. Zobaczcie, jaki sprytny. Zobaczył, że odłożyłem pada, to teraz myślę sobie postrzelam. Nadal nie kontroluje, a i tak moi zabierają mu piłkę. No to zrobimy mu teraz niespodziankę. Dawaj tą piłkę i strzelam ci gola za to, że po prostu tak się ze mną zachowałeś niemile. No to Suarez, pyk, proszę bardzo, 7-0. No i co mogę powiedzieć, moi drodzy, wygrywamy. To oczywiście mój przeciwnik jeszcze przez ostatnie 10 minut próbował mi strzelić bramkę, nie udało mu się, ja już mi się podnosić pana nie chciało, 7-0, ale były to naprawdę ciekawe gole. I znowu, fenomenalne oceny całego zespołu. Ależ tym składem się grało i muszę powiedzieć, że jestem pod mega wrażeniem. Del Piero i Suareza, oczywiście grałem już z nimi wcześniej i wiem, jak są dobrzy. Natomiast Mares i Team of the Year Pique wyciągał wszystko, a Mares sobie kiwał wszystkich jak chciał. Także moi drodzy, dziękuję wam bardzo za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować kanał, pewnie już jesteśmy blisko tych 400 tysięcy. Także kurczę, fajnie by było, jakby ta subskrypcja i łapka w górę poszły. Będzie mi bardzo miło. Tymczasem dziękuję wam bardzo, przypominam jeszcze raz o koszulkach już jutro dostępne w sklepie, także śledźcie to, a ja trzymajcie się, z wami żegnam i na razie.